notatnika kapitana Żbika. Poniedziałek. Kapral Klucha trenuje zakuwanie w kajdanki. Na sobie, bo nikt się nie chciał zgodzić na uczestniczenie w jego eksperymentach. Wtorek. Kapral Klucha opanował już ciężką sztukę zakuwania. Obecnie trenuje poszukiwania kluczy do własnych kajdanek. Środa. Posterunkowy paproch zeżarł moje drugie śniadanie, ale nie chcę powiedzieć, z czym były moje kanapki. Myślę, że sekcja to wykaże. Czwartek. Paproch znowu zeżarł moje śniadanie, ale to już ostatni raz. Jutro się biedak natnie. Piątek. Zamiast kanapek zapakowałem do papierowej torebki podeszwy od mojego starego buta służbowego. Niestety paproch przyniósł swoje kanapki i teraz siedzę głodny. Sobota. Kapral Klucha znalazł klucz od kajdanek. Nareszcie będzie mógł chodzić bez dłoni owiniętych szmatą. Niedziela. Zacząłem się uczyć języków obcych. Uważam, że w obecnych czasach każdy powinien znać przynajmniej jeden obcy język. Inaczej może dojść do przykrych pomyłek. Pułkownik Żelazny dał mi puszkę z napisem w całkiem obcym języku. Otworzyłem ją i zjadłem. Godzinę później pułkownik poprosił, abym nasmarował zawiasy towotem z puszki, którą mi dał. Uczę się języków.